czuję się wywołany do wypowiedzi i sformułowania jakiejś własnej oceny tego wszystkiego, co na powierzchni zdarzeń pojawiło się wraz z początkiem 2020 roku i co niczym pożar pochłania coraz szybciej świat, jaki znaliśmy, zastępując go kontrolowanym chaosem i wyłaniającą się złowrogo nową rzeczywistością, w której nie będzie już miejsca dla wszystkich i dla tego wszystkiego, co przyzwyczailiśmy się uważać nasze niezbywalne prawa oraz zdobycze cywilizacji. Stan umysłu, w którym się znajduje, najlepiej określają słowa zniechęcenie i zdumienie siłą, sprawnością i skutecznością działań propagandowych oraz manipulacyjnych, jakie spowodowały, że pędzimy autostradą ku przepaści, wierząc, że prowadzi ona do świetlanej przyszłości dla ogółu albo do powrotu świata, który znamy z poprzednich dekad. Otóż powrotu do rzeczywistości, którą pamiętamy i już nie będzie. Takie zdanie wypowiedziałem w marcu 2020 roku i w dniu dzisiejszym mogę je tylko powtórzyć. Obawiam się, że z trybu żyj wyszliśmy w tryb przetrwaj. Najgorsze jest to, iż ogół nie zdaje sobie sprawy ani z powagi sytuacji, ani faktu, że wszystkie kryzysowe zjawiska zostały od początku do końca zaplanowane i są konsekwentnie wprowadzone w życie, a wszelkie działania podejmowane pod pretekstami walki o coś, czy to będzie klimat, czy walka z głodem, czy pomoc Ukrainie, są tylko działaniami pozornymi i elementem wojny propagandowej. Po to, aby próbować zrozumieć rzeczywistość, a nie płynąć z nurtem rozsiewanych i podsycanych emocji, musimy zmienić cały nasz utrwalony wachlarz podstawowych pojęć i definicji. Musimy zdać sobie sprawę, jak dziś wyglądają procesy decyzyjne na najwyższych szczeblach władzy, kim są politycy, kto jest suwerenem, czym jest niepodległość i wiele jeszcze innych zjawisk. Przyjmując do obecnych zjawisk stare pojmowanie polityki, władzy, rządzenia, gospodarki, nigdy nie zrozumiemy tego, co dzieje się od paru lat. Postaram się w kilku kolejnych postach spróbować choćby pobieżnie omówić najważniejsze z tych zjawisk oraz pojęć. Dziś pozwolę sobie skupić się tylko na jednym zagadnieniu. Dotyczyć ono będzie wojny za naszą wschodnią granicą i naszego w niej udziału. Wywołuje ona w większości Polaków skrajne emocje, przechodzące w samobójcze zaangażowanie. Musimy sobie zdać sprawę, że nasz stosunek tak do Ukrainy, jak i do Rosji są uczuciami wszczepionymi, nie mającymi żadnych racjonalnych postaw, podobnie jak stosunki ukraińsko-rosyjskie w ostatnim 30-leciu, a zwłaszcza w ostatnich 8 latach. Co doprowadziło do wojny o konsekwencjach trudnych do przewidzenia i co może Polskę w tę wojnę wprowadzić, cofając nas w rozwoju o dziesiątki, oby nie setki lat. Jest rzeczą podstawową, aby zrozumieć, że nasz kraj, podobnie jak Ukraina i inne państwa tzw. Międzymorza, są tylko i wyłącznie narzędziami w globalnej konfrontacji idei atlantyckiej z ideą Eurazji, która to konfrontacja zakłada jako jeden z głównych celów strategicznych Zachodu zniszczenie i rozczłonkowanie Rosji albo jej pełne podporządkowanie. W tej walce Ukraina, a po niej Polska, są traktowane jak kij, który ktoś wyciął kalecząc drzewo, następnie odarł go z kory, nabił gwoździami i używa do okładania po grzbiecie albo drażnienia niedźwiedzia, dotąd spokojnie śpiącego w swojej gawrze. Szacunek do Ukrainy i Polski ze strony zamorskich hegemonów jest taki sam, jak szacunek właściciela do owego kija nabitego gwoździami. Nie łudźmy się, nikt nie myśli o tym, że za pomocą tej pałki niedźwiedź zostanie pokonany, ani tego, że kij przetrwa bez złamań tę konfrontację. W zanadrzu znajduje się kolejny, znaleziony nad Wisło i parę innych patyków. Losem tych gałęzi zmienionych w prymitywne maczugi nikt się nie przejmie.
Pamiętajmy, że rola, którą przydzielono naszemu państwu po 1989 roku, sprowadza się do rusofobii. Zadaniem Polski, podobnie jak Ukrainy, jest wyrządzenie bez względu na koszty jak największych szkód Rosji na każdym polu i w każdej sytuacji. Fakt, że wszystkie te działania przynoszą również ogrom szkody Polakom, polskiej gospodarce, obrazowi Polski w świecie, zupełnie nie obchodzi ani rządzących, ani przede wszystkim ich mocodawców. To tak w telegraficznym skrócie na początek, ale jeżeli nie zrozumiemy tego, że ani jedno z działań w stosunku do naszego wschodniego sąsiada nie jest naszą suwerenną decyzją i nie zrozumiemy, że w rękach hegemonów za oceanu oraz światowych koncernów jesteśmy tylko kijem, który bez żalu można połamać w bójce albo odrzucić w każdej chwili, to dalsze próby wyjaśniania tego, co dookoła nas się dzieje, jest pozbawione sensu.